Dzień dobry, dzień dobry. Skorzystam z okazji, że te światła, na których właśnie stoję, są... nie zmieniają się przez długi, długi, długi czas, więc mam czas na to, żeby do Was gadać. Jadę właśnie po coś, co chciałam kupić od jakiegoś czasu i nie mogę się doczekać. GPS pokazuje mi, że to właśnie tutaj, ale... Jezus, mam nadzieję, że to tu trochę głupio będzie wejść, zapytać o to, o co muszę zapytać. No more despair. I have paid more than... Zamiast kupować te rolki gdzieś w internecie, na jakiejś stronie sklepu, doszliśmy do wniosku z moim chłopakiem, że może lepiej będzie, jeżeli sprawdzę taką stronę, która nazywa się Dubizzle. To jest coś a la polskie Allegro, ale tam wiele osób właśnie z Dubaju, z Abu Dhabi, tutaj z tutejszych miejscowości, sprzedaje rzeczy, których zwyczajnie nie potrzebuje. I w taki oto sposób te rolki, które oryginalnie kosztują około 2-2,5 tysiąca, kupiłam za 400 dirhamów. Więc zrobiłam deal życia. Takie deale życia robiliśmy już kilkukrotnie i rzeczywiście czasem jest tak, że tutaj ludzie kupują coś, po czym, nie wiem, po tygodniu czy po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach dochodzą do wniosku, że jednak tego nie potrzebują albo kupią sobie coś innego i odsprzedają to za jakieś grosze. Ale tutaj ważna sprawa, to nie jest tak od razu, że wchodzicie na stronę i widzicie te rzeczy za grosze. Tutaj jest tak, że często te ogłoszenia, jak sprawdzacie sobie ogłoszenia, to widzicie, że ludzie chcą dostać prawie tyle, ile kosztuje nowa rzecz. Natomiast tutaj normalne jest to, że w momencie, kiedy zaczynacie negocjować, to zaczynacie negocjować dając połowę ceny. Raczej w Polsce jest się przyzwyczajonym do tego, że okej, negocjujemy, ale powiedzmy 10% ceny, czy tam no, 20% ceny, ale nie 50 czy 70% ceny. Natomiast tutaj to jest zupełnie naturalne, że na start, jeżeli ktoś chce, nie wiem, za coś 1000 zł, to dajecie mu 500 albo jeszcze mniej. I ja wiem, bo też dostawałam parę wiadomości od ludzi, że zdarzają się takie sytuacje w Polsce, natomiast w dalszym ciągu uważam, że w Polsce to jest, nie wiem, jedna na ileś tam osób, która będzie się chciała w ten sposób targować z Wami, ale to nie jest nagminne. Natomiast tutaj wszyscy, dosłownie wszyscy wiedzą, że negocjacje zaczyna się właśnie w taki sposób. Dajecie 40-50% ceny, więc dlatego na tym portalu również ceny są zawyżone i to jest coś, czym nie należy się zrażać. Dobry pomysł, ale zabrałam swoje rolki i przyszłam, moje wrotki, przepraszam, i przyszłam na drogę, która jeszcze jest zamknięta dla ruchu, bo ona się rozciąga na nawet nie wiem ile kilometrów, natomiast no i jeszcze ta konstrukcja trwa. Czekajcie, muszę sobie odgarnąć włosy. Jeszcze budowanie tej drogi jest w toku, więc dlatego po prostu tutaj nie jeżdżą samochody, a to oznacza, że mam pełne pole do popisu. Boję się tylko tego, że może być troszeczkę za gorąco. Boże, znowu mieliśmy deszcz. Przyszłam na chwilę na siłownię i Wam pokażę, jak zaczyna nam znowu zalewać miasto. Mam nadzieję, że nie do takiego stopnia jak ostatnio. Mam naprawdę najwspanialszego chłopaka na świecie, który nauczył się kilku hiszpańskich dań po to, żeby zawsze robić je w niedzielę. Tiene lo que diga vaya valenciana, aunque como os iba diciendo, se puede variar según en qué país que cambiar, podéis.
habéis encontrado en vuestro país. El conejo se puede sustituir por cualquier otra ave. Słuchajcie, jest tak gorąco. Jest tak gorąco. Przyjechaliśmy niby na plażę, ale mimo wszystko ja w ogóle nie radzę sobie dobrze, jeżeli chodzi o gorące temperatury. Szczerze, wyjeżdżamy niedługo na wakacje i nie mogę się doczekać. Dzisiejsze wideo jest trochę chaotyczne, nagrywane przez kilka dni. Te ostatnie dni są w ogóle jakieś takie chaotyczne. Dużo zmian. Zdecydowanie dużo zmian w moim życiu, kolejnych zmian. Po prostu mam wrażenie, że taką stałą w moim życiu przez ostatnie miesiące jest zmiana. Wczorajszy dzień, dzień przed moimi urodzinami, a poszłam sobie na siłownię, wiecie, spociłam się jak prosiak, natomiast doszłam do wniosku, że okej, wezmę tylko prysznic, bo i tak następnego dnia rano, tam nie wiem, o 5 rano, czy o 6 miałam mieć zajęcia jazdy konnej, więc myślę, okej, dobra, bez sensu po prostu, wiecie, myć włosy na noc i kolejnego dnia musieć umyć je znowu rano po jeździe konnej, bo będą przetłuszczone spod kasku. Więc no, wzięłam prysznic, nie umyłam tych włosów, myślę, dobra, tak jeszcze do kitki będą mi pasować. Pasować, okej, może pasować to nie jest dobre słowo, ale ogólnie nie będzie jakiegoś problemu z tym, żeby po prostu wytrzymać jeden wieczór z trochę przetłuszczonymi po siłowni włosami. Okej. Okay. No i co? Co zrobiłam? Wzięłam się za gotowanie. No i fajnie, dwa dania. I jestem w trakcie gotowania, wiecie, jestem w swojej piżamie o godzinie tam, nie wiem, 7 wieczór z tymi właśnie moimi przetłuszczonymi włosami i gotuję. I gotuję. I mój chłopak do mnie pisze, mówi, wiesz co, w sumie chciałam zrobić Ci niespodziankę, więc zacznijmy świętować Twoje urodziny już dzisiaj. I zrobił rezerwację, a zrobił rezerwację w takiej mega ekskluzywnej restauracji na Palmie. I mi mówi, no to tak, że odbierze mnie spod mieszkania, jak będzie wracał do domu, odbierze mnie spod mieszkania o godzinie 20. Więc mówi, no to bądź gotowa, a to była godzina prawie 19. I wiecie, ja w tej piżamie i w ogóle z tymi przetłuszczonymi włosami myślę sobie, no to na pewno będzie wyglądać jak milion dolarów i tak dalej. No ale ogólnie chciałam Wam powiedzieć o tym, że właśnie zaczęliśmy świętować wczoraj, dzień przed moimi urodzinami. W ogóle też dostałam ten prezent, którego teraz nie widzicie, ale ja na niego patrzę. Możecie się zastanowić, co to jest. Uwaga, uwaga, mój chłopak kupił mi coś, o czym marzyłam od dawna. Wiecie, moje poprzednie obiektywy, mam dwa obiektywy, mam 85 mm i 35 mm. To są obiektywy, w których nie możecie niczego przybliżyć ani oddalić. Po prostu one, macie 35 mm i to jest 35 mm. Macie ochotę zmienić na 85 mm, to musicie przełożyć cały obiektyw. Natomiast marzył mi się właśnie taki obiektyw, gdzie będę miała całą tę gamę od tam 20 paru milimetrów do powiedzmy 70 milimetrów. Ostatnio w ogóle gdzieś tam dużo osób zaczęło się do mnie zgłaszać po to, żeby właśnie albo zrobić im jakieś filmy, albo żeby zrobić im sesje zdjęciowe. A wszystko dlatego, dobra, to wideo będzie mega długie przez to moje gadanie. Wybaczcie, miało nie być wideo z gadającą głową, a będzie wideo z gadającą głową. Sorry. Ogólnie też była ostatnio taka sytuacja, że mojemu chłopakowi w pracy zaproponowano to, żeby, kurczę, jak to wyjaśnić, żeby był po prostu jak gdyby ich twarzą gdzieś tam. No i właśnie poprosili go o to, żeby przesłał im kilka takich bardziej profesjonalnych zdjęć właśnie w garniturze i tak dalej. No i co? No i mój facet, jak to przypuszczam większość facetów na tej planecie, raczej nie ma jakichś swoich aktualnych, dobrych zdjęć. I ostatnie zdjęcia, jakie miał robione w garniturze, to były
zdjęcia do dokumentów robione jakieś 5 czy 8 lat temu, więc chciał znaleźć studio fotograficzne, które zrobiłoby mu rzeczywiście spoko zdjęcia. Natomiast w Dubaju ceny za sesje zdjęciowe są naprawdę z kosmosu i często, nie wiem, za 5-10 zdjęć możecie się spodziewać tego, że ktoś, kto ma własne studio, własne oświetlenie, powie wam na przykład, nie wiem, 1000, 1500, 2000. Ja w ogóle kiedyś chciałam też... kolejny wątek. Przepraszam, że mieszam wątki, ale po prostu o wielu sprawach chcę wam powiedzieć i tak rzucam się na wszystko. W każdym razie, a propos cen, to kiedyś w ogóle chciałam zrobić taki kurs, jeżeli chodzi o fotografię, z zakresu fotografii, fotografii portretowej. No i jest tutaj taka pani fotograf, tutaj w ogóle w Dubaju, tak powiedziałabym, że niewiele osób robi naprawdę mega zdjęcia. W Polsce tysiące. Nie wiem, w samym Krakowie było tysiące. Tutaj jest mało takich osób, które rzeczywiście robią super zdjęcia. No ale jest taka jedna dziewczyna z Niemiec, która przeprowadziła się do Dubaju i robi przepiękne zdjęcia, przecudne. No i właśnie chciałam bardzo zapisać się do niej na taki kurs fotografii i skontaktowałam się z nią, ale jak usłyszałam właśnie cenę za ten kurs, to mnie zmroziło, bo to było prawie 30 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, złotych za zrobienie kursu fotografii trwającego tam, nie wiem, 2-3 dni. I ja wiem, że okej, okay, dobra, później jak się nauczycie czegoś, to możecie sobie to odrobić, natomiast w tamtym momencie mojego życia to zdecydowanie nie były pieniądze, które ja chciałam zapłacić. Ale teraz wracając do tego tematu, o którym mówiłam, no. No i właśnie, mój chłopak tak sprawdził sobie oferty różnych fotografów, no i tak patrzy, tutaj 1500, tu 2000 za pół godziny sesji, godzinę sesji i mówi w sumie, wiesz co, potrzebował kilku różnych zdjęć, nie tak wiecie, że zdjęcie w garniturze na białym tle, tylko po prostu no, kilka różnych, tak? I powiedział mi coś takiego, mówi, wiesz co, ja nie mam problemu z tym, żeby zapłacić za te zdjęcia i je zrobić w takim studiu fotograficznym, natomiast może byłaby taka szansa, żebyś ty mi te zdjęcia zrobiła. Ja miałam takie, może ja nie jestem wystarczająco dobra, żeby ci te zdjęcia zrobić i tak dalej. Natomiast powiedziałam mu, słuchaj, w sobotę oboje mamy wolne, oboje możemy się tym zająć i przeznaczymy na to, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny, zobaczymy co nam wyjdzie. Tylko od razu mówię, ja w tym momencie tutaj nie mam lamp, pozbyłam się moich lamp, które miałam wcześniej, więc możemy po prostu zrobić bardziej coś z takim oświetleniem naturalnym, wiecie, światło słoneczne. No i zrobiliśmy te zdjęcia i później ja to dodałam na swoim Instagramie, on to dodał na swoim Instagramie. I później po prostu, czy to moi znajomi, czy jacyś po prostu obcy ludzie zaczęli do mnie pisać, że a hej, miałabyś może jakieś tam wolne terminy na to, żeby zrobić zdjęcia, więc sobie myślę, kurczę, może to jest też fajny kierunek, żeby się rozwijać. Okej, wiecie co, dzisiaj właśnie są moje urodziny, jest godzina 12 w południe, ja za chwilę idę się spotkać z moją koleżanką, cały dzień będzie spędzony poza domem, bo jeszcze mamy też z moim chłopakiem właśnie wyjść na rolki wieczorem. Także przypuszczam, że do 6 sama będę na mieście, a później jeszcze koło, nie wiem, 20, 21 idziemy na rolki. Dlaczego tak późno? Dlatego, że jest tak cholernie gorąco teraz w tym Dubaju, że to się w głowie nie mieści. Dzisiaj właśnie byłam na koniach, a no to wyobraźcie sobie, że nie wiem, godzina 7 rano, 8 rano, człowiek jest już tak zmęczony, że oj, że po prostu ciężko. Także bardzo się cieszę właśnie. To jest taki główny czynnik, dlaczego cieszę się bardzo z tego, że wyjeżdżamy z Dubaju. Że wyjeżdżamy z Dubaju na parę tygodni, może miesiąc. Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będą to 3 tygodnie, natomiast z możliwością przedłużenia. Zobaczymy. Bo Dubaj też jest takim miastem, że jeżeli ktoś tutaj nie musi być podczas lata, to raczej z tego Dubaju stara się wyjechać. Też mamy wielu takich znajomych, którzy po prostu mają tę możliwość, że pracują zdalnie w jakimś tam stopniu, więc kiedy przychodzi lato, 40-50 stopni, wiecie, tak gorąco jak w piekarniku, to zabierają swoje rzeczy, zabierają swój laptop i sobie pracują z innego miejsca na świecie, najczęściej właśnie gdzieś tam z Europy, która
jest cudowna w lecie i tak, wam, tak jak wam mówię, że u nas to też jest właśnie ta kwestia otwarta, ile zostaniemy właśnie poza Dubajem. Mój chłopak, przypuszczam, że będzie miał możliwość pracy przez 2 tygodnie zdalnie, a ja jeszcze nie wiem. Nie wiem również tego, co stało się z filmem, w którym się z wami żegnałam. Więc wybaczcie mi, że żegnam się w ten sposób, ale widzimy się w kolejnym filmie.